Boginię Taledżu czci się w całym Nepalu. Jej wcieleniem jest Kumari, mała dziewczynka. Otrzymanie od niej błogosławieństwa to dar i łaska. Od wieków ochraniała rodzinę królewską, a dzisiaj o jej przychylność zabiega prezydent. Oto Rasmila Sakhi. Dzisiaj ma 28 lat, ale kiedy była małą dziewczynką, była boginią. Rasmila mieszkała w tym oto domu. How do you feel? Jak się czujesz, stojąc przed tym domem? Czuję się szczęśliwa i dumna. Tęsknisz za tym miejscem? Czasami tęsknię. Spędziłam tutaj 8 lat. To całe moje dzieciństwo. Ach, więc to tu. Mała dziewczynka, która jest wcieleniem bogini Taledżu, swoją rolę pełni tylko do momentu pierwszej miesiączki. Potem jej miejsce zajmuje kolejna Kumari. Niestety, filmowanie w tym momencie jest zupełnie zabronione. But why? Dlaczego? To święte miejsce. Takie są zasady. Fotografowanie i filmowanie jest zabronione. How do you feel? Jak się czujesz, kiedy na nią patrzysz? Przypominam sobie czasy, kiedy to ja byłam Kumari i stałam w tamtym oknie. To na mnie wtedy wszyscy patrzyli, a ja ich błogosławiłam. To był dla ciebie miły moment, kiedy patrzyłaś przez okno? Byłam szczęśliwa, ale zdarzały się momenty, kiedy musiałam siedzieć w zamknięciu, podczas gdy inne dzieci się bawiły. Widziałam je z góry, jak biegają po dziedzińcu i wtedy nie czułam się szczęśliwa. Chciałam pokazać. Pani siedzi naprzeciw domu Kumari i turystom sprzedaje pocztówki, gdzie są wizerunki byłych i obecnej Kumari. Która to jest obecna Kumari? Piękna. She's beautiful.